Witam, z tej strony Mortimer, Maderlin z klanu Sumo. Chciałbym przedstawić ten oto pojazd. Czołg super ciężki, niemiecki, 10 tieru S100. Jest to pierwszy pojazd 10 tieru, który odkryłem w World of Tanks. Było to powiedzmy około 4 lat temu. Co do samej historii pojazdu, czołg, czy cała gama pojazdów E, miała być wprowadzona, by ustandaryzować produkcję. Chciano, by cała gama tych pojazdów wykorzystała te same podzespoły, by ułatwić produkcję i tak dalej. Miało być E5, E10, E25, E50, E75 oraz E100, który mamy tutaj przedstawiony. Co do samego czołgu, na dobrą sprawę nigdy nie został wyprodukowany pełny prototyp, tylko i wyłącznie dolna część, tak zwany kadłub, które później przedstawię na zdjęciach. Został on odkryty przez 751 Brygadę Amerykańską, która następnie, czołg, kadłub został następnie przewieziony do Wielkiej Brytanii i tam przetestowany, no i w latach 50. został zezłomowany. Co do dalszej historii czołgu, sam projekt został zawieszony w 1944 roku na wniosek Adolfa Hitlera, jednak firma, która się zajmowała produkcją, kontynuowała to i jednak było to praca, jakby to powiedzieć, niskiego priorytetu, około 3-4 osób zajmowało się tym projektem. Czołg miał ważyć około 140-160 ton. Jak widać, miał mieć dział 150 mm, które mamy tutaj, lub 128 mm, które chyba, też mi się tak wydaje, że jest wykorzystywane w jak tajże 9 tierze niszczycielu czołgów. Co do dalszej historii czołgu, no tyle co mi się udało odkryć, to było, że w latach 50. został zezłomowany i tak się jego historia zakończyła. No teraz możemy go oglądać w muzeum World of Tanks w całej okazałości. Oryginale tak to mniej więcej wyglądało, jak widać tutaj na tych zdjęciach. To tylko i wyłącznie kadłub. Tu mamy zdjęcie działa 128 mm, które planowano zainstalować w czołgu S100. Co do samego czołgu w grze, w dobie pocisków głodowych, ta tutaj wieża, cała ta przestrzeń jest przebijalna. Są to tak zwane weak spoty, dolna płyta, no ale to wiadomo, to jest standard w niemieckich czołgach ciężkich. Może poza czołgiem 9 tieru, tak zwaną Falcon B. Dział 150 mm nadaje się na, powiedzmy, średni dystans oraz jakby walkę face to face. Co do dalszych dystansów, wiadomo, nie jest to snajperskie dział. Sam czołg, powiem szczerze, jest trochę mułowaty, no i jest z tego powodu, no jest jednym, jest wielki, tak więc jeden z wielkich celów dla artylerii. Co do samej bitwy, przyjdziemy. Odbyła się ona dzisiaj rano na mapie Himmelsdorf. Byłem w plutonie z Matialą oraz Varinkonisem. Jak widać, byliśmy na samej topce. Kolega miał niszczyciela czołgów na bazie tego oto S100, a Mati wykorzystywał czołg E5, który planuje w przyszłości też pokazać. Na samym początku stwierdziliśmy, że pchniemy linią 8. Powiem, że całkiem nam się to udało. Ja od razu mówię, że ja na tym czołgu używam tylko i wyłącznie pocisków goldowych. Nie używam standardowej amunicji z tego powodu, że ona ma bardzo, ale to bardzo niską przebijalność. Jak na 10 tiery 135 mm to jest to po prostu śmiech i tyle. Na pocisku goldowym mamy ponad 300 przebicia, tak więc spokojnie dajemy sobie radę z większością czołgów. Jak widać, w samym początku tkałem tutaj
2,8 tiery oraz tier 10. Tak byłem święcie przekonany, że na linii CD w tej ulicy z lewej strony będzie czekał na mnie jakiś TEDek, a w szczególności byłem przekonany, że to będzie V. Koledzy postanowili razem ze mną pchnąć tą linią. Jak widać, obrażenia w granicach 650, zdarza się nawet 900. Pocisk odłamkowo burzący, udało mi się ponad 1000 niszczyć czołgów WT of S100. Jak widać, 950, ale tak mówię, zdarzają się nawet obrażenia granicy 1000. Tak jak mówię, jednak tutaj z lewej strony jest wtedy nie ten, którego się spodziewałem, tak więc nie było tragedii. O, 830, naprawdę świetne losowanie. Przeciwnicy postanowili zająć górkę większość czołgów średnich oraz niszczyciel FV. Znajdują się z tamtej strony. Tutaj mieliśmy praktycznie tylko trzy pojazdy. Ten niszczyciel, dwa ciężkie. Chciałem ominąć warika, niestety non-stop mi blokował. Te SU non-stop gąskowało, tak więc nie miałem za bardzo jak go wyminąć. Dopiero po czasie stwierdziłem, że no, trzeba coś zrobić. No, przeciwnik postanowił się wycofać. W tym momencie nasza lewa strona pchnęła. No i już praktycznie uzyskaliśmy przewagę. Jedyny ratunek dla przeciwnika był teraz, że zjadą górką, po prostu zamkną nas z drugiej strony. Jednak jak widać, nasz team nie wahał się, ruszyli do przodu i sytuacja, że tak powiem, była całkiem przyzwoita. Z tego co pamiętam, co do samej bitwy, było to około 5000 obrażeń. Wygrana, więc całkiem przyzwoicie. Mówię, takie mapy naprawdę są wręcz idealne dla tego czołgu. Ja już czekałem tutaj na tego kolegę w 907, jednak on już się spodziewał tego. No i Amorak. Niestety. No i w tym momencie 30 sekund ładowania i do końca bitwy praktycznie mówiłem, będę z lekrza uziemiony. W tym momencie Mati proponował mi, byśmy wyjechali z prawej strony i po prostu zajęli się tą E5, jednak ja po prostu z tym przeładowaniem miałem już po prostu pozamiatane. Co do samego czołgu, dobrze jest w momencie, gdy przeładowujemy się, obracać tą wieżę, starać się ją skontować. Tiger robi w tym momencie, ponieważ zmniejszamy szansę na przebicie tej przedniej płyty, którą mamy tutaj. Jak widać, przeciwnik ładuje w nią ile wlezie. Po prostu nie jestem w stanie wyciągnąć tego 907. Jesteśmy uziemieni, ponieważ nasza ekipka na B4 stoi, czekają, sam nie wiedziałem na co. Jak widać, jesteśmy zamknięci w Arikonie, już praktycznie nie istnieje. No i 5300 obrażeń w tym momencie, ładuje się 30 sekund, tak więc jestem uziemiony. W tym momencie 907 nie ma wyjścia, musi wyjechać, by zbić kapa. Dostaje strzał za 402 od Matiego. Maty ginie, on rusza i próbuje zbić kapa. Jednak jak będzie widać, zaraz po prostu stanie zdmuchnięty z automatu. O, proszę. I bitwa wygrana. Jeżeli macie jakąś powtórkę, którą chcielibyście ujrzeć na moim kanale, pod filmem będzie mój mail i zapraszam do obejrzenia następnych odcinków. Na razie.